Dzień dobry, kochani. Drugi dzień wyzwania Life Happens. Dla tych, którzy chcieliby się do nas przyłączyć, link do zapisu w opisie i przechodzimy od razu do lekcji. Available from April. Dostępne od kwietnia. Studio flat to rent bądź studio flat to let. Kawalerka do wynajęcia. Cozy, przytulne. Spacious, przestronne. Furnished, umeblowane. Unfurnished, nieumeblowane. Is it still available? Czy wciąż jest aktualne? Four-story building. Czteropiętrowy budynek. I'm calling about an ad I saw on the internet about a two-bedroom flat for rent. Dzwonię w sprawie ogłoszenia, które widziałam w internecie, dotyczącego dwupokojowego mieszkania do wynajęcia. The utilities come to around £50 a month. Opłaty za media wynoszą około 50 funtów miesięcznie. What is the notice period? Jaki jest okres wypowiedzenia? When can I move in? Kiedy mogę się wprowadzić? Pay in advance by the 10th of each month. Płacić z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Can I see it, please? Czy mogę je obejrzeć? A spare set of keys. Zapasowa para kluczy. How much is the deposit? Is it refundable? Ile wynosi kaucja? Czy jest ona zwrotna? It's £600 per calendar month. Charges included. 600 funtów za miesiąc z wliczonymi opłatami. Could you please text me the exact address? Czy mógłby mi pan wysłać dokładny adres SMS-em? Is the kitchen fully equipped? Czy kuchnia jest w pełni wyposażona? To tyle na dzisiaj. Uczestnicy wyzwania dostali już ściągawkę i ćwiczenie. Jeśli interesują Was pozostałe lekcje, a przed nami jeszcze 5, zapiszcie się przez link w opisie. Wyzwanie jest bezpłatne. Trzymajcie się i udanego tygodnia.